I właśnie Maharaj tutaj tak podsumowuje werset ten z Bhagavad Gita, że narodziny, choroby, starość i śmierć, że tak naprawdę, jeżeli nas nie dotyka, jeżeli któryś z nas nie dotyka, która z tych przypadłości nas nie dotyka, to jakby jakoś potrafimy z nimi żyć, ale tak naprawdę no jeżeli któryś nas z tych rzeczy dotyka, no śmierć to oczywista sprawa, to zaczynamy widzieć, to zaczynamy postrzegać, że postrzegać świat w tych kategoriach, że to się ciągle tutaj dzieje tak naprawdę. Te rzeczy ciągle tutaj występują. I wtedy możemy być mniej do tego, co się nam przydarza, tego świata przywiązania. This is the body we put our consciousness that we, I am this. To wynika z tego, że my naszą świadomość jakby wlewamy w to, na czym się skupiamy i myślimy, że tym jesteśmy. We are proud, arrogant. Jesteśmy dumni, pełni arogancji. And envious to others. I czynimy krzywdę innym. So we are mad with this arrogance. Możemy kipieć, być szaleni z powodu tej arogancji. Yeah, blind, we don't want to see anything. Jesteśmy ślepi i nie chcemy niczego zauważyć. This four suffering, ultimate suffering, there is no any solution in this world. I tak ostatecznie rzecz biorąc, na te cztery rodzaje cierpienia nie ma w tym świecie żadnego panaceum. One can stop this. Nikt nie może tego powstrzymać. Maybe for disease we have medical medicine, anything. Możemy próbować powstrzymać choroby jakimiś lekarstwami, czy rozwijając medycynę. But birth and death, old age, this is, we cannot avoid this. Ale nie możemy nic zrobić wobec narodzin, wobec śmierci i chorób. So Krishna told, always you see this in this world, everywhere, every house, every town, and in your body, you have to see always in this world. Więc Krishna tak mówi, że jeżeli jesteś w stanie widzieć to w każdym domu, czy wszędzie, wtedy możesz poznać jakby naturę tego świata. So, don't attach with this body and with others, relation with body. Więc nie przywiązujcie się do tego ciała i innych oraz związków, czy rzeczy związanych z tym ciałem. Be free in your consciousness. Bądźcie wolni w swojej świadomości. And go to see the soul. I próbujcie dojrzeć duszę. So we cannot build it by this material energy. One cannot build it, lamenting. Nie należy z tego powodu rozpaczać. Therefore, when we see regular many times, then automatically mind will change. I gdy widzimy to, umiemy to dostrzegać w taki regularny sposób, to wtedy nasza mentalność się zmienia. So Krishna told anudarsana. Anudarsana means again and again. Wymienione zostało to słowo anudarsana, czyli ponownie cały czas. Czyli jeżeli mamy taką ciągłą wizję. Automatic vairagya will come. Automatic, vairagya. Automatycznie wtedy
pojawi się vairagya, czyli nieprzywiązanie. I have a question. May I ask? Yeah. If we can, we do not control birth and death. In that sense, we live in a pre-deterministic universe. Or do we have a thing like free will beyond karma? Czy mógłbyś od razu po polsku, tak? Bo jak lepiej sam sformułujesz. Jak Swami mówił, że nie mamy kontroli nad śmierć i urodzenie, no to... Do we live in a free will universe or in a pre-determined universe where everything is set up and we are here just to observe? Czy żyjemy w uniwersum przedeterminowane? Bo i tak mamy kontrolę nad chorobą, śmierć i urodzimą, czy wolna wola w tym gra rolę? Can clear it again. If so it seems that either we are we predetermined in advance, so that, you know, we are bound to be, you know, born and die and so on, or there is a free will that can overcome this? So that's the question. Are we fully predetermined, or is there free will? Free will, first free will becomes determined. To jest tak, że ta wolna wola ulega zdeterminowaniu. Yeah. Without will, how we become determined? Bo gdyby nie było woli, nie byłoby kwestii determinizmu. W którym miejscu w takim razie zaczyna się ta wolna wola? So, where does this free will begin? Free will. It is actually came from beginning, from the spiritual world to this material world. Ona tak naprawdę przychodzi ze świata ducha, duchowego, do świata materii. The material world is illusory energy, which is like shadow or reflection of the spiritual world. Świat materialny jest tą energią taką odbitą, takim odbiciem, złudnym odbiciem świata duchowego. And our jiva, this conditioned soul. A my, nasza jiva, ta dusza uwarunkowana, it attracted to here. Jest jakby przyciągana do tego miejsca. Because it is marginal energy. Ponieważ jest tą energią graniczną, so when it comes, so he attracted to the reflection. Więc jest, pociąga ją to odbicie. Then he enter here. Po czym wchodzi tutaj. So this energy cover his consciousness. I wówczas ta energia, ta złudna energia przykrywa jej świadomość. And give him another identity, that is ego. I daje jej inną tożsamość, którą jest ego. So he forget himself and he think I am another. Ona zapomina o sobie i myśli, że jest kimś innym. And this transitory energy, this maya illusory energy, always changing and attracting and very varieties, so is
but in this way he is always attracted for that. Więc ta, zaś ta energia złudna, ona zawsze jest zmienna i stąd widzimy tyle, ta złuda czy łuda ma tak wiele różnorodnych form. And after he receive one body, i kiedy otrzymujemy jedno ciało, and this body is created with such scientific way, które zostaje stworzone w tak naukowy sposób, automatic it is always want this inside and outside, external with our senses and minds. It attract with inside and outside. A i automatycznie jest ta jaźń, jakby pociąga ją to, co się znajduje na zewnątrz i wewnątrz. Our individuality and universal. Individual, abhyakta and abhyakta, personal and impersonal. These are together, simultaneously there, and always is attract and always demand for this energy, material energy. The individuality, indywidualność, and universal. I wszechobecność, czy powszechność, uniwersalizm. Our body have these senses. Nasze ciało posiada zmysły. The senses we always receive outside elements. I zmysły, jakby one są otrzymywane, czy powstają w interakcji z pierwiastkami. Sound, light. Na przykład one wchodzą w interakcję z pierwiastkami, z żywiołami, na przykład z dźwiękiem, ze światłem. Touch and taste. Ze smakiem, z zmysłem dotyku. Smell. To jest też powonienie. So, inside and outside. Na zewnątrz i wewnątrz. We are moving here. W ten sposób się poruszamy. This body is created by Lord Brahma, by his plan. Więc to ciało zostało stworzone przez Pana Brahmę na skutek jego planu. So, we are bound by this. I jesteśmy przez to związani. But for a human, some extraordinary this power has given to understand what is truth, what is untruth. Ale w przypadku istot ludzkich człowiek dostaje z zewnątrz pewną moc, by móc odróżniać tę prawdę od nieprawdy. What is real, what is unreal. To, co jest rzeczywiste, od tego, co nie jest rzeczywiste. And in human, in their life, when they got some incident by their life. I gdy w ludzkim życiu coś się przydarza, jakiś wypadek, jakieś zdarzenie następuje. By own self or by see to others. Spowodowane przez niego samego, przez człowieka, bądź przez innych. Are by history, knowledge. Więc on może otrzymywać pewną wiedzę od innych, bądź też może sam ją zdobywać poprzez studia. Then they inquire to know the truth. I ma tą możliwość, aby pytać się, czy i próbować zdobyć informacje na temat prawdy. Then they come to again to spiritual this philosophy and knowledge. Wówczas człowiek dociera do filozofii, duchowej filozofii i wiedzy duchowej. Is the ultimate truth
you are Brahman. And can you elaborate a little bit more about the free will that is predetermined? Is it predetermined by your ego or your soul or higher self or Brahman? Pytanie po polsku, żeby dla potomnych. To nie jest tak, że bo mówię o Brahman, że jest taka ten prawda, że ty jesteś Brahman tak naprawdę i pytanko, że wolna wola jest predeterminowana przez ego, czy dusz wyższy jaźń. Znowu mowa o Brahmie, a nie o Brahmę. To jest doprecyzować. Tak, to jest taki, gdy się mówi demiurg, który stwarza... Brahman. Brahma. Yeah, okay. Demiurg, który stwarza Brahman, to jest źle. Tak. But, czy bym mógł wytłumaczyć na ten, jak ta wolna wola jest przedeterminowana? Przez co? Tak jak mówiliśmy o tym świecie, przejściu od tego świata ducha do świata materii, tak? Nie, tylko jak mówię, że wolna wola tak naprawdę jest przeddeterminowana. Czy mowa była o tym, że wola, że jest wolna wola, bo mówimy o determinizmie. Nie. I on mówi, że wolna wola jest determinowana, tak naprawdę. I co by mógł... So you say that free will is determined. Has to free will, then determine. Yes. Więc najpierw jest wolna wola, a później ulega zdeterminowaniu. I w związku z tym pytanie, jak to jest, że ona jest najpierw wolna, a później ulega zdeterminowaniu. So the question is, how is it that this free will becomes determined? When it comes to ego, then it becomes determined. I gdy ona styka się z ego, wtedy ulega temu zdeterminowaniu czy uwarunkowaniu. Ego gmin ahankara. Very subtle. To jest taki bardzo subtelny temat. We say minds, then intelligence, then ego. Mamy umysł, inteligencję, a następnie czy intelekt, a następnie ego. We know, and we cannot know by our senses. Poznajemy, lecz ostatecznie nie możemy poznać poprzez zmysły. The scientists, material science now, they cannot also discover what is mind, what is intelligence, what is ego. Również naukowcom, którzy zajmują się materialną nauką, nie udaje się do końca ustalić, nie udaje się ustalić tego, czym jest umysł, czym jest inteligencja, czym intelekt, czym jest ego. Everybody they feel. Everyone they feel. Wtedy oni po prostu czują, ale... This is psychiatric, psychology. To jest bardziej, w psychologia więcej tu może. Which energy, how it is working, they don't know. Ale nie wiedzą, która energia, jak, czy one w ogóle są, jak działają. So mind, intelligence, ego, more powerful and more subtle energy. Więc te energie w postaci umysłu, inteligencji, ego, one są znacznie potężniejsze i bardziej subtelne. By laboratory no one can understand. In laboratory researching they cannot understand. Nie można tego zrozumieć poprzez badania laboratoryjne. Our body is self laboratory. Można powiedzieć, że nasze ciało już samo jest w wielkim laboratorium. With our intelligence,
It's so spiritual, we can understand, we feel this. I gdy nasza inteligencja jest uduchowiona, możemy to postrzegać, możemy tego doświadczyć. Now in physics, how they discover about atom, neutron, proton, electron, but that is more invisible and subtle fine things. Oczywiście w fizyce dokonano różnych odkryć, protony, elektrony i tak dalej, ale jeszcze jest mnóstwo subtelnych rzeczy, które nie zostały odkryte. But we can realize. Ale my możemy to urzeczywistnić. We feel and we do. My po prostu czujemy to. Not with this material elements, material energy. Nie tylko te pierwiastki materialne. This is the problem nowadays. They want everything in laboratory. To jest taki współczesny, to problem współczesności, że chcemy wszystko zgłębić laboratoryjnie. They have to self-research. Ale oni powinni, ci, którzy badają rzeczy w laboratorium, powinni zacząć badać samych siebie. Not with this microscope, telescope, this. They cannot. Ponieważ za pomocą tych wszystkich przyrządów, mikroskopów i tak dalej, to raczej im się nie uda.